mimo tego, że mamy tą pandemię koronawirusa i mamy zakaz opuszczenia swoich miejsc zamieszkania, pobytu, nadal ogromna skala pożarów traw, nieużytków, a nawet i lasów, bo te pożary przedostają się na obszary leśne. Już odnotowaliśmy w tym roku ponad 360 tego typu pożarów, z tego ponad 200 w miesiącu marcu. Mamy miesiąc kwiecień, a jak pokazują statystyki ubiegłoroczne, kwiecień jest miesiącem kulminacyjnym, dlatego apelujemy o to, aby tego nie robić, aby nie wypalać tych traw. Jest to zjawisko bardzo, bardzo niebezpieczne. To przekonanie, że wypalanie tych resztek roślinnych, tej suchej roślinności jest użyźnia gleby, jest bardzo błędnym myśleniem. Tutaj mówimy jasno, jest to zubożenie środowiska glebowego. Również jeżeli płonie nam las, duże zadymienie, niebezpieczeństwo, które przedostaje się ten dym na szlaki kolejowe, szlaki komunikacji drogowej. Ogromne niebezpieczeństwo. Poza tym musicie Państwo wiedzieć jedną rzecz. Grożą nam duże sankcje za to. Jeżeli ktoś zostanie złapany na tego typu uczynku, no to grozi mu kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. To wynika z kodeksu karnego, z kodeksu wykroczeń. Mamy powiaty, które płoną nam, powiem w ten sposób, płoną nam notorycznie i bardzo co roku. Są to powiaty, które tutaj przytoczę. Jest to powiat gorzowski, zielonogórski, żarski i żegański. Są to powiaty, w których największa liczba tych pożarów występuje.